Michał Gąsior, trener klasy pierwszej E w 11 Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Tematem dzisiejszych zajęć jest nauczanie rzutów w przód w obronie piłek sytuacyjnych. Uważam, że technika obrony w przód powinna być techniką podstawową u kobiet, natomiast techniki boczne, czyli obrona piłek przez prawy bok, obrona piłek przez lewy bok, powinny być to techniki wspomagające. Jeśli chodzi o tą technikę, jest to technika podobna tak jak u mężczyzn, czyli pad w przód, z tym, że u nas to wygląda trochę inaczej, ponieważ mężczyźni kończą rzut na klatce piersiowej, my tą klatkę piersiową podnosimy do góry, wykonujemy w końcowej fazie ślizg na brzuchu i podpieramy się dwoma ramieniami lub jednym przedramieniem. Słowo klucz, ślizg, czyli obrona w ślizgach. Dziękuję. Szybciej, szybciej się wycofaj. I się cofaj trochę do tyłu, tak? Okay. Daj. Dobra. Kończ na przedramionach.
że dzięki tej technice jesteśmy w stanie obronić więcej piłek, piłek sytuacyjnych, tych, które nam spadają z przodu, jak i również ataków, nawet mocno uderzanych, które spadają przed nami z przodu i mówię, ta technika pozwala nam na to, żebyśmy te piłki z przodu bronili. Dziękuję.